Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj takie comiesięczne zakupy chemiczne. Niech Was nie zraża torba z Netto. Zakupy są z Biedronki. Taką miałam pod ręką. Słuchajcie. Zawiązałam sobie torbę na supę, bo ją przytaśniałam ręcznie. Nie wiem, czy zobaczycie. O, tutaj. O, jest, widać. Zawiązałam, żeby mi było lekko nieść. Naprawdę była ciężka, jak nie wiem. I teraz słuchajcie, była promocja, mi się wydaje, że promocja, dwa Lenory, każdy z nich ma, już Wam mówię, 1,5 litra, czyli za 3 litry, okej, za 3 litry, zaraz Wam powiem, ile zapłaciłam, gdzie ja mam paragon, a już, zaraz Wam powiem, momencik. To nie mogę znaleźć paragonu, ale to już za chwilę się wyklaruje sytuacja. Chyba kosztowały 15 zł, chyba tak mi się wydaje, że obydwa kosztowały 15 zł. Dwie paczki pierogów z jagodami. Moje bagatki uwielbiają pierogi z jagodami. Co prawda jest tylko 0,5 kg jedna paczka, ale kosztowały 3,59 zł. Tak mi się wydaje. Papier toaletowy. No. Każdy musi mieć w toalecie. Chyba, że ci to nie używają, ale ja nie znam takich ludzi. Chusteczki, cały wagonik. Papier toaletowy, nie wiem, coś koło 4 zł. Chusteczki, 1,99 zł. Tostowy, co prawda dużo kalorii, ale za to pełnoziarnisty. Na tosty, na zwykłe kanapki nadaje się wyśmienicie. Wiecie co, nie pamiętam, chyba 3 zł kosztował. Jabłka. Szczerze mówiąc, nie przepadam tak, żeby się zajadać tymi jabłkami ani z Biedronki, ani z Netto, ani tam z Lidra, nie wiem, z cokolwiek, z jakiegokolwiek sklepu. Ale paczka jest tania, no bo ona tam chyba 2 zł, taka 1,5-kilogramowa paka kosztuje, a tak na jakąś przegryzkę, zagryzkę, no jak znalazł. Skusiłam się na taką margarynę wyborną. Ja jej nigdy w życiu nie miałam. Dużo miałam, testuję dużo margaryn. W sumie faktycznie mogłabym Wam mówić, jak smakują. Bo naprawdę co i rusz zmienia margaryny. Mąż tylko preferuje ostatnio właśnie tą, którą zawsze Wam, ostatnio Wam pokazuję, nie zawsze. Florę, tą wiecie, dobrą dla serca. A mnie to tam jest wszystko jedno. Zobaczymy, jak ta się sprawdzi. 2,19 kosztowała. Słuchajcie, skończył mi się mój płyn AA, więc zgłosiłam się na ten. Już kiedyś go miałam. Miałam przezroczysta butelka różowy, przezroczysta butelka niebieski. U mnie się one nie sprawdzały. Ten spróbuję, przetestuję. Jakoś tak mam sentyment do tych białych butelek nieprzezroczystych. Jakoś zawsze się u mnie sprawdzają. Zobaczymy, czy ten się sprawdzi. Nie pamiętam, ile kosztował. Ale wiecie co, na dogrywce pokażę Wam paragon i powiem szybko, co jak kosztuje, albo po prostu dopiszę. O, słuchajcie, pizza. Ostatnio pokazywałam Wam pizzę 3 sery. Szukałam takiej w Biedronce, nie ma. Jest akurat szynką, ale szynkę, jeżeli będą duże kawałki, tak jak salami, można oczywiście zdjąć. I to są dwie pizze i wszystkie dwie, tak. Cały kartonik, czyli dwie sztuki, kosztowały 4,90. Tak, 4,90. W Netto jest dużo taniej, bo są 3 sztuki, które kupuję często i kosztują też 4,90, w promocji 3,90. No ale zobaczymy, jak ta się sprawdzi. Słuchajcie, pamiętacie, jakiś czas temu pokazywałam Wam, kupiłam proszek. Nie pamiętam, który to był, czy to był do białego, czy do koloru, że kosztuje 2,99 dyskont Biedronka i ma aż 350 gram, jeden i drugi. Słuchajcie, dzisiaj znalazłam dwa, jeszcze był jeden, czyli w sumie 3 sztuki, jeszcze jeden był biały, no ale jak go nie wziąć? U mnie się sprawdził, wyśmienicie, jeszcze pytałyście mnie w komentarzach i na maila, czy na pewno się sprawdza. Tak, sprawdza się, jest tani, duży, no bo 350 gram za 2,99, no to jak nie wziąć takiego proszku? No i postanowiłam wziąć oddzielnie do białego, oddzielne do koloru. U mnie się sprawdził tamten, zobaczymy jak ten. I słuchajcie, pierwszy raz w życiu będę miała taki szampon. Szampon jest na tej się nazywa. Jeden jest taki, bo tu już nie ma miejsca. Oj, przepraszam Was najmocniej. Mam nadzieję, że nie dostaliście szoku.
termicznego. Ten jest z ceramidami Akai, tak się mówi. Łagodny dla skóry, do włosów farbowanych, czyli jak dla mnie, jak znalazł. I drugi dla włosów przetłuszczających się, czyli dla mojej córki, dla mojego męża. Naturalny z wyciągiem, z ekstraktem z ogórka. Słuchajcie, no ekstrakt z ogórka, znaczy ogórka zwykłego, nie kiszonego. Zwykły ogórek, jak pachnie, każdy wie. I naprawdę ten szampon tak pachnie pięknie ogórkiem. A ten też wzięłam dla zapachu. Zaraz wam powiem, ja... No pachnie pięknie. Takimi... Takim rumiankiem, takim, jakimiś ziołami, ale nie takimi, wiecie, chamskimi, takim chamskim, sztucznym, chemicznym zapachem. Nie, bardzo ładnie pachnie. Każdy z nich chyba kosztował coś koło 3 zł. Tylko teraz nie wiem, czy 2,99 czy 3,49, coś koło tego. I słuchajcie, zobaczyłam coś takiego. To jest zestaw do szycia. Zauważyłam, że są bardzo długie nożyczki. Zobaczcie, takie o, nawet widać. Takie no nie tandeciarskie, jak wiecie, w tych takich sklepikach, ja to nazywam bunkry nad morzem, namioty takie się wchodzi, wiecie, nożyczki są takie o, prawie plastikowe, nic czego nie tną. Przepraszam najmocniej was. Słuchajcie, tu są agrafki, kilka białych guzików, nici do maszyny, napy. Tutaj są takie zatrzaski, nie, to nie się nazywa zatrzaska, ja nie wiem jak to się nazywa, dziewczyny będą wiedziały, w stanikach z tyłu są te takie, wiecie, się zakłada jedno o drugie, no i kolorowe nici i chyba tu jest jeszcze podusia, bo się takie coś okrąglutkie jak piłeczka czerwona, podusia do igieł i pinesek i szpilek, jest... centymetr krawiecki, no z centymetra ja rzadko korzystam, no ale jak jest, to czemu by nie. Wszystkie kolory podstawowe, oczywiście kolorowe, podstawowe, jak wam pokazałam, podstawowe, niebieskie, zielone i tutaj takie pastelowe. Czemu nie ma ostrości? I jeszcze coś tu widziałam, co chciałam wam powiedzieć, że co jest. No nie, wybiłam się z tropu, no nie szkodzi. I ten zestaw kosztował 8,99. Był jeszcze taki wielki, taki 3 razy większy niż to, czyli naprawdę spory, ale były same nici. Same te takie o, takie nici, samiutkie. Taki wielki z samymi nićmi i on kosztował 6 zł. Ale tu jest dużo więcej innych rzeczy i tak ładnie zamykany, także nic się nie wysypie, spoko. Skusiłam się, na pewno skorzystam. Słuchajcie, to na tyle. To jest, to są moje miesięczne zakupy chemiczne. Jeden zakup niekontrolowany. No i jabłka, no to na tydzień. I pizza, wiadomo, do piekarnika, do zamrażalnika. I pierogi z jagodami do zamrażalnika. Także ja się z wami na razie żegnam. Pa, pa. Do zobaczenia, do następnej odsłony.